16 maja 2017 roku. Nazywam się Gabriela Gorec. Zapraszam na wydarzenia specjalne programu Luz Jonin. Dziś w programie przedstawienie Jak żyć, by szczęśliwym być. W wykonaniu aktorów teatrzyku Słoneczna Gromada ze Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Joninach. Zapraszamy! Szczególny dzień, bowiem królowały dziś owoce i warzywa. Pyszne owocowe sałatki, warzywne surówki, zdrowe śniadanko. Nie tylko. Spotkanie dało sporo wiadomości o zdrowym odżywianiu i aktywności fizycznej. Sport. Pamiętajmy, że prawdziwy wypoczynek to ruch na świeżym powietrzu. Sprzyja nam piękna pogoda, w związku z tym proponujemy wycieczki rowerowe, rolki, spacery, bieganie. Niedługo wakacje. Czas zadbać o kondycję fizyczną. Proponujemy wycieczki rowerowe z zachowaniem szczególnej ostrożności w bezpiecznych miejscach, bo szlaków rowerowych w naszej miejscowości brak. Czas na reklamę. Od słodyczy wolę rzepę, bo mam po niej wielką krzepę. Informacje z ostatniej chwili. Mamy już wyniki szkolnego konkursu pod tytułem Czujemy się bezpieczni, potrzebni i ważni, promującego zdrowy tryb życia. W kategorii literackiej zwyciężyła Justyna Mytyś, w kategorii plastycznej Oliwia Blicharz, a w kategorii muzycznej Klaudia Bębel. Gratulujemy zwycięzcom, a dla wszystkich uczestników konkursu na otarcie łez piosenka. Nie zadzieraj nosa, nie takiej. Masz ochotę na wspólną zabawę, daj nam umieć się, to najlepszy sposób. Jeśli chcesz zapomnieć sza-la-la-la o swoich kłopotach i zmartwieniach też. Jeśli chcesz zaśpiewać
Śpiewaj razem z nami. Teraz masz okazję, bo dla ciebie gramy. Baw się razem z nami. Jeśli masz ochotę, jutro odjeżdżamy. Ty zostaniesz tu, też nasze piosenki łatwo zapamiętasz. Szalalala, szalalala, ty zanucisz refren, bo wrócimy znów. Nie zadzieraj nosa, śpiewaj razem z nami. Nie zadzieraj nosa, baw się razem z nami. Cześć, mamo. Cześć, Kasiu. Co tam w szkole? A, w szkole nic nowego. Ale wiesz, co się dowiedziałam? Że ten konkurs literacki wygrała Justyna. No i ta Ruda z czwartej klasy wygrała udział w reklamie. A ja słyszałam w dzisiejszych informacjach dnia, że w kolekturze w Zeglicach padła główna wygrana. 20 250 000 złotych. Ludzie to mają szczęście. Mi pozostaje tylko pomarzyć. Gdybym wygrała, kupiłabym willę z basenem, jeździłabym Mercedesem, nosiłabym złote pierścionki, naszyjniki, ale sąsiadki by mi zazdrościły. Jeszcze wakacje na Florydzie, zimą Alpy, Himalaje. Ach, to byłoby życie. Niektórzy tak by byli w dziecku urodzeni. Wszyscy mają szczęście, tylko nie my. Mamo, kiedy obiad? Jestem głodny jak wilk. Mamo, czy my mamy rodzinę za granicą? Nie. A dlaczego pytasz? Niektórzy to mają dopiero szczęście. Na przykład do Kuby przyjechał wujek z Ameryki i przywiózł mu laptopa. Sam widzisz. Taki Kuba z angielskiego sobie nie radzi, a wujka w Ameryce ma. Cześć, kochanie. Cześć, dzieciaki. Kubański dostał awans. Taki, to myślę, że jakby sportowany, to cały świat należy do niego. Jeszcze ciągle się uśmiecha. Taki szczęśliwy. Nic nie mów. Za dużo tego ludzkiego szczęścia. A może by tak pójść do wróżki, odprawić jakieś czary? To szczęście się do nas uśmiechnie. Lepiej kupić amulety. A ja, jak tak znalazła grosika do góry osiołkiem, to też podobno przynosi szczęście. Cześć, jak się masz? Wszyscy dookoła mają szczęście, tylko nie ja. Chodź, zagramy na tej grę. Teraz na terasu. Nie mam ochoty na ulicę. Mam inne gry komputerowe, duże, dobre towarzystwo. Lubię spędzać każdą chwilę przy grach i telewizji. Jutro nie idę do szkoły. Chodziłem cały tamten tydzień, bez przerwy. Mam dość. Oj! Ta gra jest okropna. Ja nie chcę przegrać. Nie masz coś lepszego, spokojniejszego? No co ty? Ja tu można się rozmawiać. To ja mam się do ciebie. Wiesz co? Mam lepszy pomysł. Chodźmy na pole. Zagramy w piłkę albo chodźmy na rolki. Okej, okay, chodźmy na pole. Na wojsko. Możemy z wami? Tak. Musimy się zakumplować. Macie papieroska? Najpierw zapalimy i potem nagramy. No i będziemy kumpla. Skąd to macie? Zobaczcie, co tutaj jeszcze mamy. W zasadzie tylko dwa zuberki na nas cztery, ale podzielimy się po połówce i będzie fajnie. Skąd to macie? Jak to skąd? Z sklepu. Ale wy nie macie 18 lat. Kto wam sprzedał to świństwo? Jakie tam znowu świństwo? Masz i starsi kumpli, którzy pomagają, żeby się rozluźnić. Wiem, że szkoda... Nie, ja dziękuję. Ja dziękuję.
wiem, że szkoda manować życie na próżniactwo i zgubne nałogi. Muszę wracać do domu, zrobić lekcje i pomóc rodzicom w ogrodzie. Ja też widzę jeszcze zawsze tego wyglądać. Małopolski, ta wioska się kryje gdzieś
zieloną doliną bystra rzeczka się kryje. Wieś ta piękna i gościnna, bo od wszystkich wsi jest inna. Ludzie wszyscy są życzliwi, gdy pracują, są szczęśliwi. Pozwólcie, by w waszych sercach zakwitły kwiaty szczęścia. Dobro. Prawda. Piękno. I miłość. Najwspanialsze sny. Gdzie i jak? Ty odpowiesz mi. Miała jak sen, jak baśń, czarodziejska nić. Jeśli mi uwierzysz, że tak pięknie żyć, pięknie żyć, znaczy kochać świat. Thank you.